na resztę seksu. A jeśli jemu chodzi tylko o seks? Kocica znalazła gdzieś wachlarz i przestała na chwilę narzekać na upał. A jeśli mnie chodzi tylko o seks? Ale ty się przywiązujesz, te wszystkie uczucia, histerie. Dobry seks jest wiążący. Chciałabym chociaż raz poczuć, co czuje mężczyzna, kiedy go dosiadam. Kiedy wsuwa się w to wilgotne, pulsujące piekło. Ten pierwszy moment, kiedy jego oczy zachodzą w mgłę. Jęk, niezrozumiałe szepty, jak modlitwa. Zbaw mnie. Gdybym była mężczyzną, uciekłabym przed tobą. Gdybyś nie była mężczyzną, też byś uciekła. Chcesz loda? Z bitą śmietaną i kawę. I ubierz się. On zaraz przyjedzie. Rozważam to. A jeśli on znowu później nie będzie się odzywał, zostawi cię samą do następnego razu? A co, jeśli się będzie odzywał? Jeśli powie, że jestem tą jedyną i chce spędzić ze mną resztę życia? Co wtedy? Pewnie dla niektórych to taka perspektywa wytęskniona, a dla mnie dość przerażająca. Chociaż jakiś kawałek mnie tego potrzebuje, bo często mężczyźni deklarują, że chcą, żebym była tą jedyną. I ciągle mi się wydaje, że dojrzeję do monogamii. Ciągle mi się wydaje, że ta monogamia to jest jakiś lepszy wybór, jakaś droga, do której trzeba dojrzeć. Zapominam, że monogamia jest zwykłym konstruktem społecznym. Wymyślonym po to, żeby ułatwić mężczyźnie nazwanie jego własności, kobiety, dzieci, dobytku, ziemi. Zdarza się jakaś monogamia naturalna na chwilę, komunia dusz, spotkanie. I to wystarczy przecież, tak? Wszystko inne jest związane z dużym wysiłkiem. Dla mnie z nienaturalnym wysiłkiem. Także zapominam, ale na krótko.